witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest kolejny odcinek z Dark Souls 2. No i niestety muszę się przyznać do czegoś, no nie wytrzymałem, zabiłem tego bossa, który się znajduje tutaj na końcu. Aż tam, no inaczej, mogę wam pokazać cutscenkę i to jak go pokonałem, ale to zaznaczam, że coś tam mi się skaszaniło z materiałem i będę to musiał poskładać, więc no niestety tym razem bez komentarzu na żywo. No a poza tym boss był na tyle hardkorowy, że naprawdę ciężko jakikolwiek komentarz. Straszna maszkara, ale zresztą dobra. Zobaczcie sami. No ale na szczęście za szóstym razem udało się go pokonać. Czy za którymś. Nie, naprawdę straciłem tam sporo duszyczek, bo raz zapomniałem podnieść. Po sobie to, co po mnie zostało i no niestety. No, trzeba było się pogodzić z utratą 20 prawie tysięcy dusz. No, ale spokojnie, teraz to już nawet nie wystarczyło na połowę mojego poziomu, więc spoko. No i wielka dusza oczywiście zdobyta, więc teraz pozostaje tylko jeden kierunek, tak właściwie, czyli... Zamek Drunglake. Czyli Drangelik, nie wiem, kurczę, zresztą, czy wymowa jest aż tak bardzo ważna. Cholera, dobra. I już mnie zatruli. I teraz tak, gdzie jest to ognisko? Tutaj trzeba zejść. I wam powiem szczerze, że dla mnie jest to praktycznie niewidoczne, bo słońce tak bije w ekran, że ledwo co widzę w ciemnych lokacjach. No ale dobra, tak jak mówiłem, zamek. Tam trzeba się teraz udać, no bo tak naprawdę wszędzie indziej już byłem. Jakieś szczury, coś. No dobra, wszystko tutaj już było, więc zostaje jeden place, gdzie możemy się udać. Jeden place, pięknie Piechol. Jedno miejsce, gdzie należy wręcz się udać. Nie no, w zwykłe włócznie to ja już się nie bawię, choć mam w ekwipunku halabardę i tak sobie myślę, żeby na nią nie zmienić. Bo to jest dokładnie ta sama halabarda, której ja używałem w Dark Souls 1. Zresztą od razu wam pokażę, o którą mi chodzi. O, dokładnie. Halabarda Czarnego Rycerza. Tutaj jest w zapomnianych czasach napisane nawet, więc no... No, nie aż tak bardzo zapomniane. Pamiętam, jak grałem w Dark Souls 1. Ale nie, no jest bardzo fajna, tylko że nie mam tej zręczności potrzebnej. Ej, ktoś sobie elfa zrobił? Nie, no to wygląda jak elf. No dobra, jest zamek Drunglake. Więc teraz pozostaje tylko mieć wyciągniętą tarczę. Ej, dobra, i pójdźmy tak, jak ten koleś sobie poszedł. Dobra. Chyba czysto, nic tu się nie dzieje, chyba że ci wstaną. Nagle ożyją. O kurde. Kto? I gdzie? Yeah! Fucking shit, kto... Skąd? Tych dwóch nagle. No dobra, no mają właśnie te włócznie, którymi ja już mówię, że się nie posługuję. O cholera.
Inaczej, może was zdziwić troszeczkę poziom mojej gry, ale wczoraj była grubo zakrepiona impreza. Straszne taekwondo. Ej, nie mówcie, że podbiegając koło ściany. O cholera, chyba uruchomiłem ich więcej. No dobra, uciekamy po prostu gdziekolwiek. O cholera! Ej, powiedzcie, że oni się nie ruszą. Ale dobra, ci nawet nie idą za mną. Okej, okay, więc może włócznia błyskawic faktycznie. Gdzie jesteście? Tam aż. Spoko. Niezbyt wiele, niestety. Ale jeszcze jedną zdążę chyba odrzucić. Ale prosto w tarczę. Ale dobra, to mogę testować wszystkie moje dystansowe zaklęcia. No, no może nie na murze. Chodzi on bardziej o tego gościa. No dobra, jak się odsłoni, to można sobie machnąć. Ej, ale moment, to nie ma tarczy, no właśnie. Trzeba było go od razu skarcić. Ale może mroczną sferę? No ej, jak już trafić, to działa bardzo dobrze. Okej, łyknijmy, podnieśmy. Włócznia kamiennego żołnierza. Ej, akurat była dosyć długa i chyba fajna, bo dosyć sporo mi zabierała. Dobra, ale to są jeszcze przeciwnicy, więc nie zapuszczaj gadki na 100%, kiedy ma być gra na 100%, więc o, dobra, sprawdźmy. Raz i dwa. No, mrok działa coraz lepiej, tyle wam muszę powiedzieć. Dobra, jest tamten. Mam nadzieję, że też nie ma tarczy, bo ja naprawdę niewiele widzę. Ej, nie, ale jak się zbliżyć? Ej, moment, teraz widzę zdecydowanie więcej, coś tam się włączyło. O cholera. No nie, na to nie liczyłem zupełnie. Oj, nie. Ja myślę, że tam jakaś skrzynka może będzie ukryta za to, że pokonałem maszkary w walce. Zresztą nie takie maszkary, po prostu wartownicy z kamienia. Dobra, ale moment. Czy to nie jest... tak jak gdyby, o cholera. No właśnie. Boss, z którym ja już się spotkałem w ilości trzech. Aha. Zapewne. Więc no. No w sumie to też troszeczkę nie fair. Naprawdę się spodziewałem jakiejś skrzyneczki. Mrok działa? Powiedzcie, że działa, bo nawet nie widzę. No, mam nadzieję, że coś tam zabiera, ale nie, zabiera naprawdę niewiele. O kurczę, czyżby to była faktycznie ostatnia lokacja, bo przeciwnicy dają mi w kość. No dobra, magiczna broń. Na broń. Lokon zapuszczony. I w plecy. Niewiele. Ale też nie wprowadza jej to niestety. Też nie wyprowadza jej to z równowagi, więc no właśnie, na to nie mogę liczyć, więc mogę dziabnąć i ewentualnie odturlać się, blokując. Ach, no ale te dziabnięcia muszą piechol trafiać. Ale nie, dobra, póki co podchodzimy do niej do przerośniętych przeciwników, którzy nie trafiają czasami, nawet dwa razy z rzędu. No, no ale jak już za trzecim razem by nie trafiła, to by było coś naprawdę nie tak. Orzesz ty! Że ja mam bardzo dużo w równowadze, ej. Tak nie powinno być. A dobra, jak sobie radzisz z ogniem? Lubisz ogień, lubisz ciepełko? Najwidoczniej nie za bardzo. Dobra, gdzie jest twoja siostra? Bo takie kobiece kształty, smukłe. No nie jak facet. O, nie myślę, że on wejdzie za mną. Cholera, ktoś gdzieś idzie, ktoś gdzieś się rusza. Okej, okay, nie, tylko nie w tarczę. Okej, okay, jeszcze jedną. O cholera. No trzeba było się leczyć zamiast rzucać teraz, akurat w tym konkretnym przypadku, piecho. Jak daleko za mną pójdziesz? Niezbyt daleko. Okej, okay, ale trzeba ustawić ją mniej więcej w miejscu, żeby ognisty pokos trafił. Trafił, ale na tarczy naprawdę niewiele. Zabiera. Ach, kurde! Dobra, pierścień też sprawdza się w walce, jak się okazuje. Żeby zaraz się nie rozwalił, bo ma tendencję właśnie do szybkiego rozwalania się. Niszczy się. Po prostu, bardzo szybko. No dobra, ale schowaj już tą tarczę. No dobra, jak chcesz, to emisją mocy cię jeszcze dziabnę. Raz albo dwa. Albo nawet trzy. O kurczę, ale nie zbliżaj się, nie, serio. Jak się bawimy w emisję mocy albo we włócznie błyskawic, rzucaną w mur, no, to się przynajmniej nie zasłaniaj, nie odsuwaj się. Ej, serio, ja nie chcę w mur trafiać. No chodź. No wyrzuć tą tarczę, po co ci ona? No właśnie. Ej, teraz czy zdążę? Tak jest. Pozamiatane? Ej, jeszcze nie pozamiatane? No to tarcza i miecz. El Clasico, ale z przyjęciem ciosu na klatę. Ale dobra, więcej żołnierzyków? Jeszcze? Gdzieś jeszcze tutaj wartownicy, jacyś coś?
O kurde, dobra, nie, chodzi mi o małych. Tych, którzy pilnują tych wejść. O kurczę, no właśnie są chyba jeszcze i chyba ich uruchomiłem. Nie, naprawdę zaczyna się świetnie, piechol, zaczyna się świetnie. Ach, dobra, chodźcie po kolei. W tam wymachu ile chcesz. Kara raz i kara dwa, ale ciężko wyprowadzić z równowagi żołnierza z kamienia. Zresztą pewnie on tam stoi już od paru set lat. Pewnie mu się nudziło, ej, powinieneś mi dziękować za tą możliwość ruszania się. Jakiegokolwiek. Dobra, martwy. Czyli tak, pozostaje jeden duży i pewnie jeszcze jakiś wartownik. No widzę tam włócznie chyba. Aaa, fuck. Ej, no jeszcze trafiła. Nie, ale w sumie moment, to może też być koleś. A nie wiem, może są dwa rodzaje? Może ten już nie jest taki smukły po prostu. No ale czym najlepiej tutaj będzie? No, włócznia błyskawic zostaje, ewentualnie rzucona w plecy. Nie trafiona, ale coś tam zabrało. No chodź, 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 odsunę się ja. Ej, ja pamiętam ten ruch. Tylko myślałem, że tutaj wy konkretnie go nie używacie akurat. Ale co, no będę rzucał. No już myślałem, że znowu w mur. Ale nie, w sumie za 20 to się nawet nie opłaca. No teraz już powinno być lepiej. Jeżeli dwa razy trafię. No tak, jak gdyby. Dobra, wielka strzała. Czemu w kolumnę? No przecież bez przesady, ej. Nie, szkoda marnotrawstwa. Chodź mieczykiem, się zabawimy. O kurde, dałbym sobie rękę uciąć, że miałem włączoną tarczę. Nie, ale całe szczęście, że ci się nie ruszają. O, dobra, jeszcze raz. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. O, tam pełny sprintem, a co to? No właśnie to. Właśnie to tam. No jakby to weszło, oj, 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 oj. Nie, nie, retreat, retreat. Trzeba się wycofać w bezpieczne miejsce. Ej, gdzie jest, no właśnie, gdzie jest moje przejście? Dobra, ale tutaj chowając się już powinno być spoko. Ej, mam nadzieję, że ci przeciwnicy się nie respawnują. Ej, z każdym ogniskiem. To by była niecna zagrywka ze strony twórców, ale dobra. Ona nie trafia, to ja muszę. Nie wiem nawet za ile, kurczę, ten lock-on czasu, no jest dobry, no najlepsza rzecz chyba w Dark Souls, największe ułatwienie. No ale niestety, jak jest duży przeciwnik, to wiele zabiera z widoczności. Tak po prostu. Okej, okay, jeszcze chyba jedno podejście. Ale to bardzo dobrze, bo już nie mamy stusów. Kurde, no bez przesady, no chodź tutaj. Come on! No. Dobra, czy zabójstwo w waszej trójki coś tam się otworzy po drugiej stronie? Cholera, nic. A ty żadnej skrzyneczki tu nie uświadczyłem. Ej, stop, jest kościotrup. Kamienny klucz Farosa, zawsze przydatny. Zwłaszcza, że teraz coraz więcej pułapek czai się w tych mordkach, gdzie trzeba ten kamień wsadzić. Coraz mniej sekretów. O cholera. Dobra, on pewnie się ruszy. Ej, można to podpalić? Tak wygląda, jakby szło. Boję się, że jak to podpalę, to on wstanie. No dobra, to może najpierw ci. Cholera, wszyscy od razu. Dobra, jeden cios tak, kurczę, w gratisie, wymierzony. O cholera, dobra. Ilu was? Dwóch? No, to nie powinno być aż takich problemów chyba, nie? Benz, benz. No, jeden do piachu. Albo do kamieniołomu, bo pewnie stamtąd się wywodzi. Tam można zabrać, czytając jego genezę. No, o, 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 o. Ten pewnie to samo. Nie, dobra, dwóch, tak? Pozostaje jedynie. Dobra, kolejny cios w gratisie, a nawet dwa! Ej, a może sobie nawet trzy? Nie, dobra, 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 dobra. Nie lubią ciosów w gratisie, woleliby pewnie coś innego. No ale tylko to mam niestety dla was. Nic więcej. Dobra, możecie mnie uderzyć, może raz. Dobra, ale raz wystarczy, bo serio, jeszcze jest dwa takie pchnięcia i będę musiał kolejnego kamienia użyć. O shit! Widziałem, coś tam zapaliło i boję się, że właśnie ten duży się tutaj do mnie ruszy. Nie, dobra, póki co trzyma pochodnie niczym statua wolności. A mam jakieś inne kroki za mną? Nie, na szczęście nie. Ale też czułem, że ten ruszy, kiedy nie będę patrzył akurat. Przebiegła świnia. Okej, okay, ale tutaj w środku co? Kolejny wielki przeciwnik do pokonania? No cholera, serio! Ach, no dobra, no ale zamek. Zamkiem.
Musi być dobrze. Ale moment, ja tam widziałem schody. Nie, właśnie przyznam, kiedyś tutaj przypadkiem zabrnąłem, wszedłem i nagle odżyło mi dwóch, to ich zatłukłem, ale nie wiedziałem, że tam się otworzyło jakieś przejście. A może, że nawet tam byłem? To było tak dawno temu, że nie pamiętam. Nie, dobra, sprawdźmy. Tego się uda wyminąć, chyba. Nie, 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 wy nie, ty nie wstawaj. Oj, nie. Ej, jest tutaj otwarta skrzynka, czyli musiałem tutaj być. Oj, pamięć jest bardzo dobra, ale krótka. Ej, no ten zawsze... Nie, dobra, ma tarczę, to póki co zostawmy go w spokoju, ale w sumie kolejność ich życia mogę już sobie dziabnąć. Aha, dobra, tamten kościotrop tutaj na dole pewnie miał jakiś przedmiot. Też pewnie zabrałem, ale dobra, ale co jest wyżej? Tam już jeden się pali. Potrzeba tylko drugi... Oho, oho, oho. Nie, 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 to mnie nie strasz. Ej. Jesteś tylko z kamienia, tak? No, dobra. Co głosi ta wiadomość? Uważaj na psucie się sprzętu! O cholera, no pewnie, że uwaga! Nie, 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 ja tam nie wchodzę. Ej? Ktoś tu się skrada. Nieopodal. Ej, moment, swoją drogą, co to są za... armaty? Rzekomo, nie no inaczej, no wygląda to, jakby musiały być mobilne. Ej, już wiem kto. Tam jest zwykły koleś, sobie chodzi. Dobra, lustro. Lustoreczko, powiedz przecie, kto jest najlepszym let's playerem na świecie. No i pewnie ktoś zupełnie nieznany by się pojawił. Ale już na pewno nie, a nie, nie. Jeżeli myślicie, że to insynuuje, to nie. Pomyłka, pomyłka. Ale moment, tam jest główne wejście. Aha. Pewnie jestem w bardzo malowniczym miejscu teraz. Jeżeli patrzeć stamtąd. Nie, ale jak tam widoczki? No widoczki w Dark Souls jak zwykle, świetnie. Akurat tutaj troszeczkę smutno. Deszczowa pogoda. Plus jeszcze ciemna lokacja. Jak tu spadnę, to chyba na amen już, nie? Ej, ale jakoś tam, coś. Nie, dobra, momencik. Najpierw zobaczmy, czy te drzwi w ogóle da się otworzyć. Da się. Ale to nie jest miły widok. Shit, no. Trujące strzałki. To teraz z których mord? Czyżby z tych bardziej zielonych? A co, mam rozwalać wszystkie? Jak leci? Cholera, chyba nawet nie mogę. Nie, no dobra, wytrzymamy to chyba. Oh, shit. Dobra, jestem raz, że zatruty. Pierścień jest zagrożony zniszczeniem. Coś tam podniosłem, fajnie, ale... Ło, to było jak w Matrixie. Widzieliście to. Dobra, otwórzmy jeszcze te drzwi. Może tym razem nie trujące strzałki. No, też boję się, że jakiś przeciwnik. Nie, schody wyżej. No. Trochę się boję. Ej, dobra, tam jest jakiś przedmiot. Tu jest jakaś pani, czyżby królowa? O, a to jest strażnicy. Odpowiedni dystans, zdrowy. A właśnie, a może tak sobie broń jeszcze zaczarować? Dobra, ale ich wyprowadzą z równowagi, więc to będzie łatwiej. Przynajmniej powinno być, bo już nie mam estusów. Ej, aż nie mogę wycofać do trującego, kurczę, zakamarka! Ej, nie, co wy robicie? Zostawcie mnie! No cholera jasna, no. Ale dobra, jeżeli już, to tutaj muszę wycofać się zupełnie. Aż... ale bym spadł! Nie. To było bezpiecznie. Oni aż tak daleko się nie wypuszczą, dokładnie. Dobrze, przeczuwałem. Ale w sumie tutaj możemy zawalczyć. Tu. Fuck. Ale trafcie w nich może, co? Bym się nie obraził. Ale moment, czy oni walczą jak ci wielcy kamienni rycerze? Z zapomnianej wieży płomienia Haide? A dobra, to przynajmniej teraz mam okazję, więc sobie wielką magiczną broń wyczaruję. Ej, moment, nie, on akurat idzie, to co za łeb. Ale nie zaatakował, więc jest jeszcze podwójnym łbem, można nawet powiedzieć. Albo ja! No i zniszczony przedmiot. I zatruty. Bravissimo to natarcie w moim wykonaniu. Po prostu bravissimo. Ej, wo, jeden cios i jest po mnie, więc no. Tarcza. Ale nie jego. Moja. Ej, ale słyszycie ten chrzęst stali. Ten szczęk. Ej, chciałbym jego tarczę. Ej, gdzieś tam spadnę zaraz za mną, więc to musi być śmiercionośne. No właśnie. Jak było blisko? No, jeden kroczek w tył dzielił nas pewnie od spaścia w przepaść. Spadnięcia. Upadku.
Downfall. Albo Falling Down. Nie, dobra, Matrix, Matrix. O kurczę, ten tutaj czeka na mnie. Ale dobra, muszę go obejść się i nie dać się trafić tarczą. Albo najpierw zabić. No właśnie. No dajcie tarczę. No widziałem innych graczy śmigali z takimi, a ja bym z chęcią zamienił tą swoją. No jest drewniana, jakaś stalowa by się przydała. Ale moment, właśnie, a propos. Czy to jest naprawdę ta księżniczka? Twarz mi zupełnie nieznana. Ej, a ktoś tu idzie. Ktoś tu biegnie wręcz. Tutaj? Nie. Tutaj też nie. Ej, co jest grane? Ej, ktoś zginął, dostałem duszyczki za friko. Ej, dobra, może jakieś tajne przejście? Sekretne, ukryte coś? Ej, a może w obrazie? Dobra, to obraz zaraz też trzeba będzie sprawdzić. No... A, klątwa! Shit, ej. W sumie nic by mi to nie zrobiło. Ewentualnie kawałeczek paska zdrowia by zabrało, ale ej. Czy jednak to nie była dobra kobieta chyba. Ale bo tam trzeba użyć jakiegoś specjalnego przedmiotu. Dobra, jest kusznik. No nie, serio teraz? Serio? Uważacie, że to jest dobry moment na bezimiennego uzurpatora? O cholera, jeszcze jest tutaj. Oh, fucking shit. Ale dobra, ma tylko jakiś sztylecik, nożyk, coś, nie? No to może nie będzie źle. Ale to muszę z głową zrobić. Ja zresztą ja wszystko w Dark Souls. Ej, nie jest źle. Nie jest tak źle. Tylko trzymać zdrowy dystans. Może jakiś backstep? Oj, no. Ej, dobra, on to się turla. Pozamiatane? Nie. Ło, jeszcze nie. O, jeszcze zdecydowanie nie. No ale chodź, ostatnie dziobnięcie. No zapraszam. Tu. Chodź, zapraszam. No jeźdźce odparty. To jest. Mroczny duch, bezimienny uzurpator został wypędzony na sam koniec odcinka, w sam raz. Nie, dobra kochanie, bo serio tutaj w tym momencie muszę już skończyć, to trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdro, cześć, hej!